Czy mógłby pan przybliżyć nam trochę swoją postać? O matko, to jest najtrudniejsze pytanie. To jest fantastyczna postać. Myślę, że na świecie przydałoby się więcej Juzuków i po prostu ten świat byłby chyba słodki i przyjemny i nikt by sobie nie robił krzywdy, nikt by sobie nie wadził. Bo... To nieprawda, że teatr to nie dla was. To nieprawda, że teatr nie jest w ogóle dla każdego. Teatr jest dla każdego. Naprawdę. I pamiętajcie o tym, że teatr warto kochać, bo teatr kocha widza. To jest coś wyjątkowego. Teatr to jest takie cudne zjawisko, że tutaj będziecie świadkami, że ludzie będą przez 2 godziny dla was tu i teraz oddawać kawałek swojego życia. Naukowa analiza! Podnoszę, jak będę, prawda? Podnoszę, proszę bardzo. Który z etapów życia bohatera? Ja myślę, że dla mnie piękne jest dziś całe jego życie. Bo życie jest tak, jakie jest i żyjąc chwilą tu i teraz, teraz się śmieje, teraz się nie śmieje, teraz jest strasznie, teraz jest zabawnie, a teraz jest jeszcze jakoś inaczej i to jest piękne i tak można przejść życie. Chwilą obecną się ciesząc tak naprawdę wspaniale.